Witam w lidze bohaterów. Jeśli ktoś nie oglądał mojego turnieju, no to tutaj też taki szybki wstęp. Niestety, ale dzisiaj muszę czekać. Dzisiaj muszę zagrać po prostu tą ligę na dworze, więc możecie słyszeć jakieś tam ptaki, wiatry i wiatr i jeżdżące samochody. Mam nadzieję, że to nie będzie aż takie mocno uciążliwe. Jeśli chodzi o samą ligę, no to obroniłem na razie obrona C w tej rundzie, w poprzedniej była obrona A i udało się tam dosyć sporo punktów zebrać. Skończyłem tam trochę ponad 1230 miejsce miałem, coś tylko tego. Teraz wiadomo, już trochę spadłem, no bo już zaczęli ludzie oddawać swoje ataki. Tutaj mamy dzisiaj ile ataków do zrobienia? A dzisiaj już 6 na 6. Myślałem, że w drugiej rundzie będzie 5 do oddania, ale widocznie coś tutaj znowu zmienili, więc 6 ataków jest do zrobienia. Jeden atak sobie zagram mono, bo jest czy dwa, bo takie jest zadanie do ścieżki. No i zobaczymy, czy siądzie, czy nie siądzie. Ale do czego jeszcze zmierzam? Na koniec tego filmu taki mały bonus. Udało mi się wczoraj pierwszy raz chyba w życiu trafić Omenisa na arenie. No i była to godzina 1:40. Nawet nie wiem, czy rewanżował się na mnie, czy nie, ale wrzucam taki bonus na koniec dzisiejszej ligi. Można zobaczyć mój atak na Omenisa. Zaspoileruję albo nie. Nie będę spoilerował, jak się on zakończył. Można sobie gdzieś tam przewinąć później, albo po prostu obejrzeć ligę i na koniec jeszcze zobaczyć, jak biłem innego polskiego mocnego youtubera. Lecimy z pierwszym atakiem. No i tutaj w teorii myślę, że zagram standardowym składem, czyli Ryś i Hator. Będę chciał oczywiście, wiecie co, mieć Hator na 6 klocków i potem doładować pieprznego i uderzyć od razu w tej samej kolejce. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Nautika, oczywiście gram tej Rysiem też z tego względu, że po pierwsze czyści mnie z ciemnopierza oślepienia i z pieprznego, a po drugie Nautika daje połowę mniej many. Także myślę, że tutaj powinno się to wszystko dobrze ułożyć. Mam pierwsze czerwone. Drugich czerwonych nie mam, ale mam tak. Miałem też czwórkę. No, wiecie w jakim kolorze. W kolorze żółtym. Co by mi załadowałbym już Rysia od razu, ale nie chciałem tej czwórki jeszcze robić. A teraz tak, no mam dwa wyjścia, albo iść po... Ok, zrobię taki ruch i załaduję od razu też niebieskie. I teraz takim ruchem załaduję sobie Hator. Zdążę się uchronić przed pieprznym. Oczywiście uderzam tutaj, w tą stronę. Chcę się pozbyć Reliusa. Ajajaj. Mówię, co tak cicho? Mam nadzieję, że to wystarczy, żeby zabić Nautikę. Ok, wystarczyło. I teraz wystarczy zabić Reliusa i powinno być już w porządku. No i niestety muszę uderzyć chyba w tą stronę. Lemon jest dla mnie groźniejszy, szczególnie dlatego, że sam ciemnopierz nie jest w stanie mi zagrozić i robię taki bezpieczny ruch, żeby Lemon uderzył tylko w jedną kartę. I w tym momencie powinienem już wygrać ten atak. Także nie wiem w sumie, czy grać tym mono. Oho! Ktoś sobie wystawił defik dla jaj. No to...
Ja tym mono uderzę niebieskim. Okej, może w taki sposób. W taki sposób. Brakuje mi tego piątego oddziału, ale myślę, że to powinno pójść. Najgorzej tylko jeśli się odbije. Bo może też tak być, że wiecie, że dom przeżyje. Ja długo nie nazbieram kart i przegram. No dobra, jednak chyba będzie dosyć szybkie to zwycięstwo. Za dużo punktów. Nawet nie wybieram celi, bo to powinno być się szybko zakończyć. Niestety tam ten ziomeczek sobie przeżył. Jeszcze chwilę. No jest po walce. Zagrałem mono do ścieżki. Sporo punktów wpadło. Ok, no tutaj już mono nie będę ryzykował. Wracam do mojego standardowego składu. Ok. Oczywiście muszę tutaj zmienić oddział. Dla Hator, która walczy oczywiście cyklopem. A i tutaj by mi się przydała w sumie, wiecie kto. Gazela. Nie no, plansza jest mega. No i teraz tak, ja bym chyba wolał, kurczę. Trochę przeczekać jeszcze. No i powiem wam szczerze, że jeśli przegram z taką planszą, to będzie to mega dla mnie zaskoczenie. No i teraz tak, no muszę się wyleczyć z tego oślepienia. Serio, jeszcze żyjesz? No i teraz może być delikatny problem, bo pytanie brzmi, czy ja zdążę zabić przeciwnika, zanim się zatruję. To jest bardzo dobre pytanie. Powiem wam tak, no musiałbym wybić tutaj tego skorpiona. I zrobię taki ruch, bo i tak jest naładowana. I teraz taki ruch. Ile masz tur? 4 tury, więc ja chyba sobie uderzę. Standardowo wchodzi unik. Plus jest taki, że ja, mimo że się cały czas truję, to ja jestem w stanie tutaj non-stop się no leczyć i ładować sobie tą manę. Szkoda tylko, że właśnie ten Shavu Jing ma 100% uniku, a nie tak jak mówią 45%. No ale zobaczymy, może trafi w pieprzny płomień. No niestety, trafia w Hator.
I teraz jest to pytanie, czy 7 tur, no muszę bić, no bo 7 tur przecież nie będę czekał. No i jest raczej wygrana, ale no te uniki są masakryczne w tej karcie. Tutaj sobie zaryzykuję ten mononiebieski, może akurat siądzie do tej ścieżki. Tylko zagram sobie troszkę inaczej. Bez tego Magniego. A z Kirillem. Dlaczego tak? Dlaczego bez Magniego? No bo chcę z Isarni klockiem ściągać Hator. Changę i Shabujinga. No i co tutaj mamy? Co tutaj mamy ciekawego? Pójdźmy w takie na razie combo. I teraz pytanie, czy mi się uda tą Hathor zabić? Udało się. Teraz jest drugie pytanie, czy mi się uda znaleźć niebieski klocek? Też się udało i zagram tutaj przez Skorpiona. W teorii bestia może się załadować od pozytywnego buffa. I tutaj może niebieski mi wpaść. No właśnie. Teraz tak, ile tur w teorii nie mogę. Jedna tura jest odbić. I kurczę, no i tak pięknie idzie to, ale za słabo. Dobra, Isarnia może ściągnąć specem te kontrataki, ale nie zrobiła tego. Teraz co ja wolę? Czy ja wolę uderzyć na pusto? Chyba tak, chyba wolę uderzyć na pusto, więc biję tutaj. No i co? I szukam ostatnich niebieskich klocków. Bestii oczywiście mogłem odpalić. Zapomniałem, że ona może dostać manę. No spamu nie odbieramy. Zapomniałem, że bestia może odpalić, że może dostać tą manę od Kirilla i mogłem to zakończyć szybciej. Ale i tak fajnie, że ten atak siadł. Myślę, że fajnie udało mi się ten klocek odnaleźć w dosyć ciekawy sposób. No ale już nie będę więcej tej bił mono. Wracam do swojej standardowej drużyny. No nic, odbiorę jednak. Zobaczę, o co tu chodzi. Jednak nie zdążyłem odebrać. Dobra. Standardowa dru. No to musiałem odebrać teraz już ten telefon, bo to mój kierownik budowy. Możliwe, że zadzwoni jeszcze raz, ale może zdążę tutaj ten atak oddać. Tym razem atak na Polaka z kanciapy aktywnych. Mega mocny gracz. Mam nadzieję, że ten Rysiu tutaj znowu zrobi dobrą robotę. No i co? No i tutaj muszę poszukać jeszcze tych właśnie niebieskich. Ok, znalazły się. Jeszcze jakby była duża, jakby szczęście dopisało, to bym jeszcze mógł znaleźć tutaj czerwone, ale tym razem nie. No i co? No i próbuję bić. Próbuję tej bić. Niestety zabrakło odrobinkę, ale oni się nie wyleczą za dużo. Jednak się wyleczyli, mimo że potwory były nałożone. Także coś mi się tutaj przestaje ten atak już podobać. Nie wiem, spróbujemy tą iskierkę tutaj wybić. No niestety, niestety ten atak będzie w plecy, mimo że klocki gdzieś tam były cały czas po troszku.
To może trzeba było iść tutaj znowu tym. Wiecie, mono. A jejku. I teraz nie wiem, czy iść po niebieskie, czy iść po żółte, czy się wyleczyć. No, ale chyba muszę iść po żółte. No nie, no ta Nautica się ładuje znowu. No, to jest niedobre właśnie, to jest niedobre, że ona się gdzieś tam cały czas ta Nautica ładuje. Nie, no tutaj będzie odbitka, niestety. No, nie wstał mi Timius naładowany, więc tutaj już czarów nie ma, cudów nie będzie. Może jeszcze wpadnie czerwony, ok. Więc jeszcze gdzieś tam może się uda wybić tą... Teraz tak, kogo może wybić iskierkę? No tak właśnie czułem, że się może wydarzyć. No i nie udało się dobić już tej iskierki. Został mi jeden atak i znowu jest Skorpion, znowu jest Nautica. Cały czas te same defy się bije. Nic tu się nie urozmaica, nic się nie zmienia. I co, i znowu przez tą Nauticę muszę klocków szukać. Co teraz? Tutaj może spróbujemy wybić tą pieprzną. No ale chyba jednak nie wybijemy tej pieprznej. I znowu naładowana będzie Nautica, prawda? Oczywiście. Że jednak nie. I przed unik. I mam ochronę oczywiście od... Dobra, ten atak powinienem wygrać. Tak. Ta to jest tutaj najgroźniejsza, więc muszę ją wybić. A potem będę się martwił resztą. Także dosyć fajne kombo siadło, które mnie wyratowało z tej całej sytuacji beznadziejnej. I za to właśnie chyba gramy w tą grę, że... Niby walka wydaje się przegrana, beznadziejna, a gdzieś tam zrobimy jakiś fajny ruch, który daje nam zwycięstwo. Niestety, ale muszę to zrobić przez szala, więc ta walka trochę jeszcze potrwa, chociaż pieprzny płomień powinien lada moment sobie z tym szalem poradzić. Pójdzie takie duże, dosyć duże kombo jeszcze. Ale okej, tu już jest po walce. A jak pieprzny sobie nie poradzi, to poradzą sobie niebieskie. Ok, udało się tym razem. Jedna porażka i to z zawodnikiem z Polski. Także w sumie spoko, bo wychodzi na to, że Polska górą. No i tyle. Tyle w temacie. Ranga 265. Oby tak dalej. I zerknijmy jeszcze na punktację, czy mamy już jakichś Polaków w topce.
makro pachoły, dominator, jak sama nazwa wskazuje, musi dominować, więc jesteś w tym top 100. Kogo dalej? Kogo mamy tutaj jeszcze z polskiej ekipy? Kwaśnica, Ujarka, Domo. Ciekawy dev, niezrobiony absolutnie. No to właśnie mało osób w tą ligę chce grać, bo ona jest taka dosyć nierówna, nie pokazuje, kto jest najlepszy. Mi się wydaje, że liga powinna być podzielona po prostu, tak samo jak jest Wyspa Potworów, że jest poziom dla no, top sojuszy, potem są trochę słabsze sojusze i najsłabsze. Tak samo tutaj powinno też być. Nie wiem, może na skoro mamy brązową arenę, srebrną, diamentową, złotą, no to może liga też powinna być podzielona właśnie na takie te właśnie dywizje. Tutaj mamy dwóch Polaków, Cypunia z Dzikiego Sadu i Kepsik, którego chętnie bym zjadł. Znaczy może nie tego Kepsika, tylko takiego, wiecie, rolo prawdziwego. Anioły i demony.pl. I jeszcze na końcu mamy z rodzinki Soft Inspector 47. Softest Inspector. Także mamy takich właśnie Polaków. I zapraszam jeszcze do obejrzenia mojej walki z moimi przemyśleniami na Omenisa. Taki bonus. Dopiero jak kliknąłem start, to zobaczyłem, że jest Omenis po drugiej stronie, a zwykle bije tym samym składem wszystkich i nie do końca tutaj no, zmieniałem cokolwiek. Pójdziemy w ten sposób. No ale def jest dosyć taki srogi. Popsuję sobie te niebieskie, ale znaczy te czerwone, ale będą niebieskie. Aj, no i troszkę zabrakło tych obrażeń. Inius coś nie zadziałał. No niestety to będzie porażka. Ten ciemnopierz, nie wiem czemu, ale dostał jakiegoś takiego buffa śmiesznego, że on bije jak wściekły. Jedna tura prowokacji. No nic, no tu jest już przegrana. Ale nie omieszkam spróbować jeszcze raz. Najgorsze w tym jest to, że ja mam te plansze całkiem niezłe.
Okej, okay, tym razem zmienię taktykę i uderzę od razu. Kurczę, wolałbym w trzech uderzyć. Non stop lecą czerwone kloce. Nie no, to była plansza samograja, więc nie ma co się za bardzo nadpodniecać, ale mocny def. Także pozdrawiam cię, Omenis. Nie było łatwo.